Cześć, witam. Za oknem zbliża się kolejna nawałnica deszczowa. Ja chcę Wam opowiedzieć o książce, którą niedawno skończyłam i jej lektura sprawiła mi ogromną satysfakcję. Dowiedziałam się dużo. Książka ta zaspokoiła wszystkie moje oczekiwania. Tą książką jest Życie w średniowiecznym zamku, napisana przez dwoje brytyjskich historyków, panią Francis i pana Josepha Giles, chyba się tak czyta, pisze się Gies. I właśnie ci historycy opowiedzieli o życiu w średniowiecznym zamku, ale życiu niezwiązanym z jego funkcją obronną, tylko o takim codziennym, zwyczajnym życiu, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, zabawy i tak dalej. Zamki, dodatkowym atutem, czyli pierwszym atutem właściwie tej książki, jest bardzo logiczna i przemyślana kompozycja. Co można poznać po tytułach rozdziałów? Albowiem pierwszy rozdział zatytułowany jest po prostu Skąd pochodzą zamki? A ostatni rozdział Schyłek średniowiecznych warowni. A więc książka ta ma klamrę czasową. A wszystko to, co jest w środku, jest również szalenie interesujące. Skąd się wzięły zamki? Zamki się wzięły po prostu z ludzkiej pychy. Otóż w IX-X wieku obywatele, którzy byli bardzo bogaci, pragnęli mieć siedzibę odpowiadającą ich fortunie. Dlatego usypywali wysokie kopce, na szczycie tych kopców budowali domy, otaczali kopce palisadą i w ten sposób ich dom był nie tylko usytuowany najwyżej, ale był również najwspanialszy. Z biegiem lat, a trwało to ponad 5 wieków, zamki były rozbudowywane i efektem tej rozbudowy była ich funkcja przede wszystkim obronna. A efektem tej rozbudowy była ich ogromna powierzchnia. Przykładem, do którego sięgają autorzy, jest zamek angielski, który nazywa się Chepstow. I ten zamek Chepstow ma taką oto rozbudowaną powierzchnię, wielka powierzchnia, ale to, co mnie najbardziej interesuje, a więc ta powierzchnia przeznaczona do życia rodzinnego, towarzyskiego, to jest tylko taki mały pypecik tutaj, w tym właśnie narożniku, a więc jak widzicie, jest to jeden niewielki procent całej powierzchni zamku. Tak naprawdę mieszkańcy zamku gnieździli się jeden na drugim. I o tych niedogodnościach życia w średniowiecznym zamku mówią następne rozdziały, takie jak na przykład Pan zamku. Autorzy charakteryzują tego, kto taki zamek posiadał, jakie miał w związku z tym obowiązki, jaką funkcję w środowisku pełnił. Bardzo ciekawy rozdział. Następnie zamek jako dom. No i tu przechodzimy do tej właśnie funkcji mieszkalnej. Najważniejszą izbą w zamku był tak zwany hall, czyli największa komnata w zamku, w której działo się wszystko. Od spożywania posiłków do zabaw, a nawet spania. Tam pan i służba wszyscy spali na kupie, jeden na drugim, albowiem zamek była to duży budynek i niedogodnością były przeciągi, ponieważ do momentu, kiedy nie zaczęto wstawiać okien z szybami, jedynym zamknięciem przed wiatrem były okiennice, które nie za specjalnie tę swoją funkcję spełniały. A więc zamek jako dom, bardzo wiele informacji. Pani zamku. No pani zamku, czyli kobieta średniowieczna, jak mówią autorzy, w życiu miała podgórkę, bo najpierw była pod władzą ojca, a następnie przechodziła pod władzę męża. I jak myślicie, jaki to stan był najdogodniejszy dla kobiety średniowiecznej? Po prostu każda z nich marzyła, żeby zostać wdową. Wtedy wreszcie wybiła się na niepodległość, wtedy ona zarządzała dobrami, wtedy ona mogła sobie wybrać kolejnego partnera, jeżeli chciała, wtedy ona była pożądaną partią. I wprawdzie król, czyli jakiś ważny zwierzchnik, kontrolował czasem jej poczynania, ale są tu przedstawione portrety kobiet europejskich w epoce średniowiecza, które naprawdę coś znaczyły, które miały w swoim ręku
ogromną władzę. W tym też rozdziale autorzy rozprawiają się z mitem tak zwanej miłości dworskiej, która tylko taka platoniczna była. Wcale nieprawda. Kobiety średniowieczne domagały się równości pod względem seksu, orgazmów, przyjemności biologicznych i tak dalej. A więc miłość dworska to jest tylko w literaturze, tak? Naprawdę w życiu każdy z każdym, jeżeli sprawiało im to przyjemność. Bardzo, bardzo ciekawy rozdział. Gospodarstwo domowe. Ile kosztowało wyżywienie w zamku? Kto poszczególne towary dostarczał? Bardzo naprawdę ciekawy rozdział. Dzień w zamku. O której wstawali, o której kładli się spać, jakie były funkcje. Wiadomo, że nie było światła, więc wszystko było właściwie regulowane przez wschody i zachody słońca. Polowanie jako sposób życia, to wiadomo, chłopi. O, ciekawy rozdział. Taka angielska rozprawa między trzema osobami, panem, wójtem i plebanem, a jednocześnie satyra na leniwych chłopów. Bo właściwie te stoły pańskie ktoś musiał zapełniać, ktoś musiał pracować, ktoś musiał hodować. I jak na to patrzyli Anglicy? Pasowanie na rycerza, turnieje rycerskie. Bardzo wspaniale zostały opisane. Zamek w czasie wojny, rok na zamku. Oczywiście rok na zamku to jest taki rejowski, jak to było, żywot człowieka poczciwego. Czyli wszystko toczyło się zgodnie z porami roku, z porami dnia, bez pośpiechu, zgodnie z tym, co narzucał kalendarz religijny. A więc zamek był miejscem nie tylko obrony, ale również miejscem do życia. Po raz pierwszy naprawdę mam do czynienia z książką, z której dowiedziałam się tyle właśnie o takich prywatnych sprawach. Gdzieś tam podczas prezentacji tej książki w zakupach mówiłam, ciekawe jak i gdzie oni sikali. Otóż w zamku było pomieszczenie do sikania, nazywało się garderoba. Była to latryna, po angielsku czy z angielska, czy w Europie Zachodniej zwana garderobą. Było to zazwyczaj pomieszczenie, tak jak kukułcze gniazdo, dolepione do murów zamkowych, żeby odchody mogły spływać do fosy. Dodatkowym atutem tej książki to jest to, co na końcu, a więc spis zamków średniowiecznych nie tylko w Anglii, ale i na zachodzie Europy. O Polsce mowy tutaj nie ma, ale wydawca zadał sobie trud, żeby zawrzeć również tabelkę wymieniającą polskie zamki średniowieczne. Będzin, co tam jeszcze, Malbork, a nawet Wawel. Polski wydawca zadał sobie trud, żeby na końcu umieścić tabelkę z miarami i wagami, które podawane są tutaj w wersji angielskiej, a my inaczej je przeliczamy. Jest tu też słowniczek, który pomaga nam zrozumieć niektóre określenia średniowieczne związane z zamkiem. Bardzo się rozgadałam, ale to tylko dlatego, żeby wam przedstawić w jak najlepszym świetle tę książkę. Naprawdę jest tu wiele smaczków. Kupcie, przeczytajcie, a ci wszyscy, którzy interesują się historią i nie tylko, naprawdę będą zadowoleni, bo jest to kopalnia informacji, wiadomości i takich niecodziennych ocen życia w średniowiecznym. Aha, bym zapomniała, dlaczego fascynuję się średniowiecznymi zamkami, bo w Międzyrzeczu taki zamek też jest. Został wybudowany w epoce Kazimierza Wielkiego, tego, który, co to wiecie, zastał jaką? Drewnianą, a pozostawił murowaną. Nasz zamek w Międzyrzeczu miał dwie fosy i pełnił funkcję strażnicy na zachodnich rubieżach Rzeczpospolitej. Bardzo lubię ten zamek oglądać. Jeżeli więc będziecie gdzieś w pobliżu Międzyrzecza, to zapraszam do jego zwiedzania. A książkę polecam. Dziękuję. Do zobaczenia.